Marek, powiedz, co się działo po ostatnich filmach. No właśnie, zacznę od reakcji jakiegoś wielkiego pasikonika. Taki mail otrzymałem dzisiaj. Żałosny mały człowieku. Człowieczku, przepraszam. Przyglądamy się twoim poczynaniom już od jakiegoś czasu i postanowiliśmy, że trzeba zakończyć tę farsę. Nie możesz zrobić, nic nie możesz nam zrobić, aby nas pokonać, ty jebany wariacie. Twoje miejsce jest w szpitalu dla psychicznie chorych, dlatego spodziewaj się coraz częstszych wizyt naszych agentów. Śledzimy każdy twój krok. Jesteś stale im inwigilowany. Ta planeta należy do nas, a śmieci ludzkie twojego pokroju zużywają tylko cenne zasoby. Jesteś tylko marną kupą gówna, przeznaczoną na nasz nawóz do naszej cywilizacji. Czuję głosa. Ale się podpisał. Podpisany Tomasz Terka, zarządca wysoki psionik, nie pasikonik, no. Psionik prowincji Polin Śląsk. Czujesz blusa? Ale to może ktoś inny to napisał. Nie, chłopie, no może tak, może być fikcyjny adres mailowy, może być fikcyjne nazwisko, ale coś takiego jest. Ja odpisałem krótko. To przyjedźcie na moją konferencję, którą niedługo urządzę, tak? Końcówki nie czytaj. Nie czytam. Zapraszam wszystkich psychiatrów.